Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj przychodzę do Was, kochani, z vlogiem. Właśnie się wybieram zaraz na rzęsy. Zobaczcie na te rzęsy. Jakie są już po prostu przerzedzone. I powinnam już wyjechać, ale jeszcze chcę dopić szybciutko kawkę. Wczoraj sobie robiłam fake tana. Właśnie wzięłam przed chwilą prysznic. Oczywiście ręce i stopy zawsze są takie ciemne, mimo że ja naprawdę bardzo mało nakładam tego efektu. Po prostu masakra, pokażę Wam później jeszcze jaką mam plamę na stopie. Niepotrzebnie spałam w tym fejktanie, ale już mi się nie chciało wczoraj wieczorem kąpać. Mówię, a zostawię to, może będzie ciemniejsza opalenizna, ale jednak kurczę, niepotrzebnie zostawiłam. Będę musiała dopalić sobie właśnie stopę. Także kochani, ja Was zapraszam na mój dzień ze mną i ja chwilowo uciekam i się widzimy później, jak już będę miała rzęski zrobione. Sisulka oczywiście ze mną jedzie. No, także do później. Kochani, właśnie wróciłam z rzęsek. Zobaczcie, jakie już są piękne. Full, bardzo full. Słuchajcie, czekała na mnie paczka. Jak wróciłam, także otwórzmy, zobaczmy, co tu jest. Sama dokładnie nie wiem, znaczy podejrzewam, ale jeszcze dokładnie nie wiem, co to będzie. Czy to coś, co zamówiłam, czy to coś, co mi firma wysłała jakaś. Zobaczmy, pudło. To otwieram. Co to jest? Jest znowu pudło. Okej, czyli to jest to, co mi się wydaje. Tak. Słuchajcie, firma się do mnie odezwała, żebym sobie wybrała, słuchajcie, Scarflinks. Firma właśnie chciała, abym sobie wybrała jakieś chustki. Mają tam chustki takie, wiecie, duże, mniejsze, ozdobne, które można zakładać czy na głowę, czy na szyję, czy takie też ciepłe. I słuchajcie, co wyróżnia tą firmę, to to, że właśnie chustki są zrobione 100% z jedwabiu, ale pudełko jest zarąbiste z lustrem, także na pewno sobie je zostawię. Jest pięknie tutaj wszystko zapakowane. No i właśnie to, co mi się podoba, to jest to zrobione z bardzo porządnych materiałów. Nie są one najtańsze, te chustki, ale myślę, że za jedną porządną chustkę, jak lubimy takie chustki ozdobne, można sobie pozwolić. Dostałam tutaj notkę, że bardzo dziękuję za to, że podjęłam się z nimi współpracy. Mamy tutaj... mamy gift. Gift for you. Co to jest za gift? Dostałam kartę. $25, jak również dostałam gift for someone special, ale w ogóle jakie piękne opakowanie, myślę, że dam jakiejś koleżance i koleżanka dostaje $15 przeceny na właśnie sklep. Ja Wam oczywiście podlinkuję wszystko na dole, bardzo fajnie, ale teraz przejdźmy do samych tych chust. O Jezus, ale ta jest piękna. Ja wybrałam sobie takie, które będą najbardziej, jakby, wiecie, będą do mnie pasowały. I wzięłam sobie, ale ten jedwab. Chciałabym mieć pościel z jedwabiu. Jaki to jest materiał? No to jest 100%, słuchajcie, jedwab. I tak, właśnie wzięłam takie cienkie chustki. Dwie. W takich kolorach trochę właśnie niebieskich. Ta jest taka, ma piękny wzór, zobaczcie, kwiatowy. Jest taka baby pink połączona z baby blue. I ją właśnie powinno się zakładać, znaczy można różnie zakładać, ale fajnie ona będzie wyglądała, słuchajcie. Jezu, jak to... Ale po prostu ten materiał to jest sztos. I właśnie można ją sobie nosić. Mówię do czegoś oczywiście... eleganckiego, tak? Nie do bluzy sportowej. Można też to nosić oczywiście na
na głowie jako chustka w jakimś tam, jak po prostu chcemy. Także mamy tą pierwszą chustkę, ale jestem zachwycona tą jakością. Myślę, że do takiego całego czarnego outfitu, sukienki eleganckiej, taką chustkę przepasać, myślę, że super to będzie wyglądać. Można właśnie to zrobić podwójnie, bo ona jest, one są dość długie. O, w ten sposób, bardzo elegancko. Także to był ten pierwszy motyw. A druga chustka, czekajcie, muszę odłożyć od razu na miejsce, żeby mi się tu nic nie zabrudziło. Druga chustka jest też w odcieniu niebieskim, ja lubię się właśnie w takich kolorach. I mamy tutaj też takie właśnie kwiatowe wzory. No i ona jest na tej samej zasadzie co tamta. Też można ją właśnie w różnym stylu nosić. Ja właśnie wybrałam coś z niebieskim i z różem, bo będzie mi pasowało do oczu, a ja takie chustki będę nosiła, te chusty będę nosiła właśnie najbardziej przy czarnych stylizacjach, takich po prostu całych czarnych, tak aby po prostu rozjaśnić mi twarz i podbić kolor moich oczu. I słuchajcie, ostatnia chusta, którą sobie wybrałam, to jest, będzie chusta moja na zimę. I słuchajcie, przepiękna. Taka zwykła niby, zwykły kolor, ale bardzo mi się podoba. Taki właśnie beżowy, nudziak, po prostu przepiękna. O, z takimi frędzlami na końcu. No i można się okryć całościowo, bądź jako szal. Fajnie będzie wyglądała do płaszcza. O, takiego koloru mi brakowało, bo mam szarą. Szary taki szal, ale właśnie takiego beżowego mi brakowało bardzo, myślę, że bardzo, bardzo elegancki, także bardzo mi się podoba. Dziękuję strasznie firmie za przetestowanie, za możliwość przetestowania i spróbowania. Ja Was bardzo zachęcam do tego, że jeżeli lubicie chustki bądź szaliki, to oczywiście zachęcam Was do zaglądnięcia tam. No i co? No i co, kochani? Ja teraz jestem strasznie głodna, bo nie jadłam śniadania. Dopijam kawę, słuchajcie, którą nie dopiłam z rana. I w sumie nie mam za dużo czasu. Mam 40 minut do tego, żeby przyszła klientka, więc nie mam czasu, żeby iść na zakupy. Zjem sobie nektarynkę i odgrzeję sobie zupę. Bardzo lubię tą zupę. To jest Tesco. To jest zupa pomidorowa z soczewica? Nie, nie soczewica, to jest to drugie. Lentius. Czy to są lentius? Ciecie życie chyba. Bardzo dobra jest ta zupka. Ja sobie ją tylko przyprawiam. Trochę dosalam, dopieprzam. I mam super lunch. I bardzo jest bogata, słuchajcie. Nie to, że ten, tylko tutaj normalnie pełno jest warzyw. Także wiem, że to tak może bardziej obiadowe, ale nie mam nic innego za bardzo w lodówce, a pójdę później na zakupy. Także odgrzewam sobie zupkę i zjadam. I co? Widzimy się później. Piękny! O, jak się wyciągam! Jak się pięknie wyciągam! Ja właśnie skończyłam pracę, słuchajcie, jest godzina 5. I idę do Tesco. Wstawiłam sobie też pranie, zaraz dam do suszarki. I będę coś musiała ugotować, znaczy ugotować, nie wiem, coś szybkiego. Także idę jakieś małe zakupy. Ale jestem padnięta dzisiaj. Niby dużo nie robiłam. Ale no, tak czasami jest. Dobre. No, także zobaczymy, co będę jeszcze gotować, ale pewnie ugotujemy coś razem. Już się ciemno robi pomału. Która to godzina? 5 godzina. Od 6 już jest, zaczyna się robić ciemno i to mnie przeraża. No. No ale cóż, jesień.
Dobra, idę do Tesco i zaraz wracam. Okej, wróciłam z zakupów i postanowiłam, że na obiad ugotuję sobie ryż. Pokażę wam fajny, bardzo dobry sposób na ryż. I do tego będę miała z Korna te kotlety. One są tak pyszne. Mozzarella, pesto. Naprawdę są przepyszne i sobie zrobię jakąś surówkę. Także zabieram się za obiad dla siebie i dla sisulki. I pokażę wam później ten ryż. Nie wiem, mi smakuje, ale no, podzielę się z wami. Więc jak ryż jest ugotowany, dodaję trochę masła solonego. Ryżu nie soliłam, dlatego że też gotowałam dla Sisi i nie chciałam solić ani przyprawiać. Więc to jest masło solone, więc będę teraz dodawała to masło. Nie wiem, gdzieś tak ja wiem, z pół łyżki takiej. Do tego będę dodawała dwa ząbki czosnkowe i pietruszkę. I to w zależności, jak bardzo lubicie mieć mocny smak, możecie sobie dodać, ale na pewno jest to lepsza opcja niż taki suchy, zwykły ryż. Ryż gotowy. Pachnie przepięknie, jak lubicie czosnek. Ja uwielbiam. Spróbujmy. Ja bym mogła taki ryż zwykły tak ojeść, bez niczego innego. Pycha, ale trzeba trochę dosolić, ponieważ jest taki, jest kremowy od masła, ale jednak nie jest słony. Ja lubię słony. Teraz spróbuję. Słuchajcie, nie było w gębie. Nawet nie wiem, czy nie lepiej by było dodać 3 ząbki czosnku na tą ilość, ale jest taki naprawdę fajny posmaczek tego czosnku. Mi się te kotlety tutaj robią przepyszne i sobie zaraz jakąś jeszcze surówkę zrobię. I tak się, kochani, prezentuje mój dzisiejszy obiad. Pyszności. A surówka to jest taka po prostu jakaś kapusta z marchewką i z majonezem, także nic w sumie szczególnego. Ja umieram z głodu. Więc będę uciekać. Zjem sobie, odpalę jakiś film. I co? I będę chillować po tych klientkach. O, aż mi coś szczykło w plecach. Także co miałam... Aha! Powiem wam, że rzadko kiedy gotuję dla samej siebie, jakoś mi się nie chce. Inaczej jest, jak wiecie, byłam w związku i w ogóle codziennie raczej starałam się gotować, ale teraz w ogóle na to za bardzo nie mam ochoty. Albo po prostu zrobię sobie kanapkę, albo sobie po prostu coś zamówię. Ale dzisiaj miałam ochotę na coś takiego właśnie... Na coś takiego jak to. Także udało mi się to zrobić i tyle. No. Dobra, kochani, to tyle by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki dzień, chociaż kawałek spędzony ze mną wam się podobał, że dobrze spędziliście czas i widzimy się niedługo. Pa!